Pyk, pyk, pyk. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jakoś inaczej. Z Minecraftem. Może przyciszę troszeczkę te moby, bo są naprawdę za głośno. Trochę mogę przyciszyć te moby. Nie widzicie mojego expa, ale witam się z wami w nowym miejscu, którym jest farma złota i expa. Oczywiście teraz tylko expa, bo jak widzicie pode mną jest mechanizm, tak to mogę nazwać, który od razu wrzuca wszystkie itemy do lawy. Tam jest właśnie lava cauldron. Moi drodzy, poprzedni odcinek był niezmontowany, ponieważ Video Ice Cream Editor tak zachciało mu się, że nagle musiał się aktualizować i niestety, jak gdyby powiedzieć, musiałem wstawić to, co wstawiłem. Mam nadzieję, że to w ogóle wstawiłem, bo nagrywam zanim wstawiłem z XD. Odcinki teraz nie będą montowane, chociaż wolałbym, żeby 20 był montowany, bo witam was oczywiście w 20. Pamiętam, w 20 jeszcze nie, w 19 odcinku z serii GNS. I mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośno, bo... No cóż... Czekajcie, szukajmy sobie teraz zachodu, czyli west. Bo western. Lecimy. I uciekamy do portalu, który gdzieś tu będzie za chwilę parę. Nie na west, co ja powiedziałem? Na east mamy lecieć, przepraszam. Jak dam wam save'a, to pewnie będziecie się mylić. Tu mamy właśnie farmę, koordynaty możecie sobie zobaczyć, jak chcecie. No i cóż. Jeżeli ktoś zna jakiś program do montowania filmów, taki łatwy w obsłudze, nie wiem, taki bardzo easy. Czekajcie, muszę przyciszyć trochę muzykę. 7%, dobra. Montaż na żywo. Hunter już nie bright, by the way. No i cóż, moi drodzy, w dzisiejszym filmie właśnie chciałem wam pokazać tą farmę i no cóż, zobaczyliście ją. Poradnik, jeżeli nie zapomnę, to wstawię wam w opisie. No i cóż, powiem wam tak, jesteśmy coraz bliżej 1000 i mam taki plan, że jutro jak nagram odcinek, to będzie już 1000 expa, bo timelapse trzeba będzie nagrać, który dzisiaj jak to oglądacie, to był rano live, bo ja to we wtorek wstawiam. I jeszcze jeden odcinek, kurczę, dwa odcinki, gratis, kurna. Panie, to powinniście się cieszyć, o zombiak z jajkiem, on się nie zespełnuje. No i teraz już się nie zespełnuje ponownie. Dobra, co ja mógłbym wam powiedzieć? No cóż, tutaj, gdzie sobie obecnie biegam, będą tu różne projekty. A jakie to będą projekty? Mogę wam już teraz powiedzieć, jakie mam plany. Plan jest taki, że będzie jedno wielkie drzewo, a pod nim będą różne jaskinie właśnie z 1.17, które sobie wygeneruję w trzeciej, czwartej i piątej bazie. Ale piątą bazę będę robił prawdopodobnie jak już będą wakacje, czyli coś w czerwcu. Nie wiem nawet jak to wygląda. O, dynia. Nie ma tu dyni w okolicy, co jest? XD. Nie mam oczywiście Fulbrighta. W sumie mogę już przyciszyć. O nie, nie, to wcisnąłem. 11 chunków, mogę nawet zmniejszyć, żeby nie było takich lagów. Hostile i friendly. Friendly niech będzie tyle, hostile tyle. Wiem, że nic nie widzicie. Nie, mała jaskinia, to będzie można ją nawet zamurować. Jeszcze stara jaskinia. W sumie mógłbym wziąć sobie tridenta, którego nie wiem gdzie mam. Dobra, pochowam sobie te rzeczy. Tyle, że mam obecnie lagi w Minecrafcie, straszne lagi. O, dobra, już nie ma na szczęście. A, nadal są. Niedobrze. Nie będę tego montował, więc taki trochę przypał. O, dobra, już płynniejszy Minecraft mam ile? 33 FPS-y, please, Minecraft, nie zmniejszaj tych FPS-ów. Tu oczywiście wytniemy sobie cały ten las. Wszystkie te drzewka sobie wytniemy, wiadomo. No i cóż. Tą górkę chyba sobie ściachamy, będzie tu płaski teren. Nie będzie tych pojedynczych górek. Jeziorka sobie oczywiście tutaj też zamuruję. O, jem bardzo długo. I tymi projektami oczywiście się wezmę już w środę, czyli już jutro, nie, we czwartek. Czyli już pojutrze.
Minecraft, by the way. No to jest takie jeziorko. Czekajcie, dajcie mi troszeczkę piasku. Nie zniszczyło się. Dwa bloki. Idealnie. No i patrzcie, jak ładnie. Pięknie. Oczywiście, jeżeli będzie można sprowadzać glow squid, to tu będę chciał sobie je wszystkie pochować w tym jeziorku, w tym oczku wodnym. To oczywiście zalepimy sobie wkrótce. No i będą projekty dopiero wtedy się robiły. Tutaj zostawię ten statek. Nie wiem, czy mówiłem to w poprzednim odcinku, czy nie. Ten statek na pewno tutaj zostanie. Może uda mi się go jakoś, nie wiem, odrestaurować. Nie wiem, tutaj dół sobie dodamy, albo go zostawimy. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Czy zostawiamy ten statek, czy nie. Oczywiście jest on już opróżniony, bo fajnie wygląda taki odwrócony statek. Czekajcie, gdzieś jeszcze powinna być jedna skrzynka. Jeżeli się nie mylę, ona powinna być tu gdzieś. Bo tu jest jedna. A nie, tam powinna być, sorry. Tył z przodem mi się pomylił. Wybiję tutaj. Wybiłem. Tak, tutaj wszystko opróżnione. Tutaj w ogóle dziura w dachu. W dachu to nawet nie jest dach. Gdybym zaczynał właśnie na takiej mapie, gdyby to był start tutaj, to byłby to fajny teren, naprawdę, i bym sobie zamieszkał właśnie w czymś takim statku. Oczywiście planuję tutaj zrobić wielki port, tyle że akurat ten teren jest bardzo fajny na port, ale niestety statek tu stoi wywrócony. Myślałem, że tu też jest statek, ale na szczęście nie. No i cóż, gdzie mógłbym postawić właśnie ten port? I plan jest taki, żeby teren mi nie zniknął. Render distance 15. F3 plus escape. Niech się załaduje. Oczywiście widzicie koordynaty i widzicie, który mam dzień. Już myślałem, że liczbę expa widzicie, ale na szczęście nie. Tu jak widzicie, mój kursor to gdzieś tu albo tu, gdzie są koordynaty. Tu prawdopodobnie będzie taki pomost duży, taki dla statków, gdzie będą właśnie sumowały takie wielkie statki. I pobuduję trochę tutaj statków, tu kilka, nie wiem, z 5, tu z 10. Jeżeli będę robił live'y, a myślę, że będę robił, to będę mógł wstawiać tam donatorów. Chociaż na razie mam chyba 2 albo 3 donatorów. No cóż. To oczko wodne sobie oczywiście zostawimy, o którym mówiłem przed chwilą. I tu gdzieś obok tego oczka wodnego zrobimy dom rybaka. Nie wiem gdzie, może tu gdzieś jakoś. Jak to będzie wyglądało? No tu może być gdzieś pod taką górką ładną. Tu oczywiście wszystko sobie zamurujemy, zakopiemy wszystkie te. A niech kurczaki się rozmnażają, bo na spawnie mam ich za dużo. Będę musiał ich je pozabijać niestety. F dla kurczaków. O, miedź. XD. Dobra, podbierajmy sobie. Bo miedzi nigdy za dużo. Chociaż teraz nie mam jak tutaj czym wypełnić. Czekajcie, to ja sobie może jakieś bloczki tutaj pokopię. 4, 5, 6, 7, 8. O, idealnie tyle, ile miedzi mam. Nawet nie spojrzałem, że mam 8 miedzi. Fajnie, że są takie spore wejny tych miedzi. Po 8. Jak 8 to maksymalnie może być diamentów. Czekajcie, tu coś jest, nic nie ma na szczęście. Tu, no nie wiem, no jakaś jaskinia tutaj jest. No cóż, zobaczymy. No i cóż, co ja jeszcze mógłbym wam powiedzieć? Planuję zrobić też wieżę alchemiczną, coś takiego jak robi Tijimi na swoich save'ach. Bo nas na Crafcie 4, pamiętam, że na pewno miał na spawnie gdzieś. Na spawnie, czekajcie, na spawnie czy w kopule on miał wieżę alchemiczną? Chyba na spawnie, nie pamiętam. Nie, czekajcie, na spawnie i chyba nie miał. Ale na pewno na każdym save'ie ma wieżę alchemiczną, więc no cóż. Możliwe, że trochę od niego ściągam, ale tak ociupinkę. Oczywiście nie będzie to kropka w kropkę taka sama wieża alchemiczna, ale planuję zrobić w niej magazyn. O dziwo, tak samo ty zimie ma. Latające bloczki są. No cóż, tak to bywa w Minecraft. O, i kurczaki się nie wykluły niestety. Dobra, moi drodzy, na spawnie nic zbyt dużo się nie zmieniło, nawet nie chciałbym wam pokazywać spawna, bo pewnie była burza w komentarzach, że nie zrobiłem jeszcze farmy miodu.
Oczywiście jeszcze nie zrobiłem wiadrowalnięte, wiadomo. No i cóż, myślę, że dziś się już wezmę za tą farmę miodu i dziś będę sobie aftuł podczas lekcji w... właśnie w farmie złota i expa, ale jak na razie to tylko expa. I nie wiem, czy zmienili w końcu możliwość z sypkim śniegiem, żeby mógł się zbierać na innym biomie niż śnieżna tajga. Nie wiem. Czekajcie, co my tutaj mamy? Tu jakieś inne pasmo gór. Ła, lagi są. Niemiłosierne. Za duży render distance, czekajcie. Ile mamy? 8 czanków. Dobra, wystarczy. Tutaj mamy jakieś chrzciny. Też by Hunter. Seven life. Stare dobre czasy. Ze speedrunów. O, tutaj mamy kanion nawet. Nie wiem, ja muszę sobie jeszcze tutaj pozwiedzać, jak to wszystko wygląda. I będą tutaj różne projekty robione, bo na spawnie to projekty, wiecie jakie są pewnie. Planowane, jakie są do zrobienia. Projekty to jeszcze zbudować 8 wysp oraz... co jeszcze? O, tam jaskinia kolejna. Czemu jaskinie się generują na 1.16? Tak dużo ich jest, a na 1.17 jeszcze nie ma nowych. Co jest? Może Mojang tak naprawdę na 1.17 tutaj już coś dodało, taki smaczek. Czekajcie, może mieć? Zobaczymy. Dobra, wrócę do spawna. Otóż na spawnie mam pomysł na jeszcze zrobienie 8 wysp. Każda inna będzie miała inną tematykę, na przykład będzie wyspa miedziana, wyspa kryształowa z muzyką jakąś będzie pewnie, którą wymyślę na noteblokach. Jest możliwość tych dzwoneczków zrobienia, chyba z bloków złota, jeżeli się nie mylę. No to bym musiał postudiować u grafa noteblocki. Kolejna jaskinia, co jest z tymi jaskiniami? XD. Nieważne. Moi drodzy, więc tak, mam plany na razie na dwie wyspy. I wy możecie jeszcze napisać, jakie wyspy mógłbym zbudować, bo na pewno będą jeszcze wyspy z tematyką do jaskini 1.17, jak to już się powtarzam. Wiadomo, od sądy, nie? Czyli będzie na pewno coś typu Lush Caves, typu Dripstone Caves. Jakie są jeszcze jaskinie zaplanowane? Chyba tylko tyle. I się zastanawiam, czy warto będzie Wardena wprowadzać, czy tak nie za bardzo. Zobaczymy. Ale jeżeli będzie się dało go wprowadzić, to będę próbował. Jak nie na spawna, to chociaż do jakiejś tej... do trzeciej, czwartej bazy. Nie wiem, zobaczymy. Dobra. Czy coś jeszcze tutaj mam do zrobienia? Chyba to wszystko. Sypki śnieg bym musiał sobie pozbierać, bo jeszcze ani grama jego mam. Nie mam. Cyk, kolejne wiadro. I... hyc, ła! Blisko było. Cyk. No i cóż, chyba to na tyle w tym odcinku. Czekajcie, ile ja już nagrywam. Pozwólcie, że wyjdę sobie z Minecrafta. 13 minut, taki krótki odcinek. Mam nadzieję, że cały go obejrzycie. Zobaczymy. O, Minecraft nie chce mi się wczytać. Dobra, już się wczytał. Halo? MC? Dobrze. O, lawa. Przez chwilę mnie zacięło coś. Bo to tereny nowo nie wczytane. O, widzicie. Fajerwerka nadal działa. Dobra, już nie działa. Bo byłem na granicy niewczytanego i wczytanego świata. Dobra, poszukajmy swojego portalu. O, tu mam lawa pulkę. Nie wiem, czy pierwszy raz ją widzę, czy nie. Uuu, tutaj sporo lasu jest do wycięcia. No cóż, ja te wszystkie góry będę musiał zamieszkać. I będziemy sobie czekać na nowy generator świata, który sobie tutaj wygenerujemy. Czekajcie, nie, no ja tutaj muszę na 41 tysięcy, czyli prawo i 200 coś, czyli
X musi się troszeczkę zmienić. O, dobra, już jesteśmy tutaj. X musi się zmienić troszeczkę na minus, czyli w tę stronę. I kawałek w tę stronę. Coś mi się pojechało. Dobra, jestem tutaj. Dobra. Moi drodzy, ja się będę z wami żegnał. Nie będę wracał na razie na spawna. Sobie polecę nawet do farmy Expa, która jest tutaj, no, kawałeczek od portalu. Wystarczy, że polecicie sobie na West, Facing West. Dobra. Oj, muzyczka coś się zacięła. Dobra, to powód, żeby skończyć odcinek. I wam pokażę jeszcze, jak tutaj polecieć na tą wyspę, nie wyspę. Musicie kierować na West, znowu West. Lecimy. Oj, czekajcie, muszę wyrównać. Cyk, i jesteśmy na miejscu. I jak to działa, mogę wam nawet pokazać. Czekajcie, to bym musiał zebrać resztki expa. Naprawię sobie kill-off. No i już kolejny level wbija się. Mogę wam powiedzieć, że już mam powyżej 950 levela, ale ile dokładnie, to wam nie mogę już powiedzieć. No cóż, na 20 odcinek, czyli na jutrzejszy odcinek, zobaczycie walkę z 20 widrami, więc się dzisiaj jeszcze przygotuję do niej. Co to będzie, to ja nie wiem. Ile expa, kurczę. Dobra, jeszcze chwileczkę. Halo? Ktoś się będzie ładowało, bo jest już 7.52. Zaraz lekcje mi się zaczną. Polski rozszerzony. Ach, to liceum. Bywa. Copper ore. Sporo mam teraz w ogóle tego kopru. Ale no cóż, to może na 21 odcinek, który nie wiem kiedy będzie, ale teraz, w tym tygodniu i w następnym będę miał sporo czasu do nagrywania odcinków, ale nie wiem czy wrócimy po 14 lutym do szkoły czy już nie. Zobaczymy. Halo Exp, ile ciebie tutaj jest? Entity 135? Ile? Czekajcie, bo tu jest 29, 101, 125, jak to wbije. Co jeszcze, ja dobrze patrzę? Tutaj, gdzie jest kursor? Po lewej, na górze. 88 entity. Co jest? Już ponad połowę mam. Połowę. Połowę jednego levela. Nie, dobra. To nie były wszystkie entity. No to 70, 100. To jak tak się popatrz. Dobra. I zobaczcie, jak włączyć właśnie tą farmę. Taki szybki tutorial. Tylko nie strzelajcie po rogach. Iż gdyż, ponieważ, że... O, tutaj mamy jednego. Nazwanego name tagiem. Mogliście sobie zatrzymać, zobaczyć, czy miał name tag. Czekajcie, żeby go nie zrzucić. Ten również ma name tag. Wszystkie są nazwane Pigmen. Jest ich cztery. Wszystkie są tak samo nazwane. No i cóż. Co wystarczy zrobić? Jeżeli nie macie łuku przy sobie, no to nie możecie strzelić ze środka, a właśnie w też parę. Hop. Czekajcie. Oj, nie ten slot. O, tego mógłbym strzelić. I patrzcie, oni oczywiście atakują. Jest też szansa, że możecie zrobić tak. Podbijacie sobie do jakiegoś i bijecie go. I uciekacie oczywiście, bo cała horda was już goni. I wlatujecie do środka. Wchodzicie tu i możecie sobie arczyć. Tyle, że wszystko jest głośne, więc warto przyciszyć chociażby Hostile Creatures oraz Friendly Creatures, bo Friendly Creatures to... Słyszycie teraz minecarty. Więc Options, Music and Sounds, Friendly Creatures, najlepiej na off. I wtedy słyszycie tylko expa. Możecie też w razie czego Master Volume wziąć na off, ale ja wolę słyszeć, jak mi się exp wbija. Oczywiście to wszystko działa automatycznie, bo zapisane pigmeny, zamplifikowane pigliny z name tagami pamiętają, że ja tutaj stoję i zaatakowałem chociażby jednego piglina zamplifikowanego. Ja się z wami żegnam, zwiększam sobie FOV i widzimy się w jutrzejszym odcinku pokazującym wam świat, tak mniej więcej co gdzie jest, żebyście mogli sobie sprawdzić i oczywiście z kopią świata. Cześć!